Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, Bo Lubię i zapraszam na obgadanki, podczas których zaprezentuję sześć książek. Zacznę od takiej, która bardzo mi się podobała, a skończę na takiej, która bardzo mi się nie podobała. Po środku będą książki, co do których mam różne zastrzeżenia, ale też nie są to książki, które bym Wam odradzała. Tak więc zaczynajmy szybko, ponieważ za ścianą wiercą. Książka, która najbardziej mi się z tego stosiku podobała, to Biuro do Spraw Tajemnych Erika Fouassiera. I to jest książka, której akcja rozgrywa się na początku XIX wieku, rok 1830. We Francji panują różne niepokoje społeczne, w dalszym ciągu są bardzo duże różnice pomiędzy tym, jak żyje arystokracja, jak żyją zamożni ludzie, a tym, jak żyje biedota. I w takiej oto sytuacji społecznej mamy naszego głównego bohatera, który jest policjantem, i właśnie zostaje mu powierzone tak zwane biuro do spraw tajemnych, czyli on ma zajmować się rozwiązywaniem spraw, które gdzieś tam znajdują się na pograniczu. Nie wiadomo w zasadzie o co w nich chodzi. I potrzeba osoby, która będzie na tyle wrażliwa na to, co mówią do niego inni, na tyle spostrzegawcza, żeby połączyć różne nitki i być może znaleźć rozwiązanie. I pierwszą sprawę, którą dostaje, nie jest wcale łatwo rozwiązać, tym bardziej, że to taka trochę szemrana sprawa. Młody chłopak, arystokrata, popełnia samobójstwo na oczach swojej rodziny. I Owszem, wszyscy wiedzą, że jest to samobójstwo, ale co tego chłopaka do tego pchnęło? Co sprawiło, że tak dziwnie się zachowywał w ostatnich godzinach swojego życia? I czy ma to coś wspólnego z jakąś sektą? Sam główny bohater jest także postacią taką bardzo skomplikowaną, którą stopniowo dopiero poznajemy, stopniowo dowiadujemy się o jego więzach rodzinnych. O tym, jak stał się tym, kim teraz jest. Bardzo jest to ciekawa książka. Tutaj ciągle coś się dzieje. Bardzo jest fajne tło historyczne, tło społeczne. Autor naprawdę miał pomysł na tę książkę i liczy na to, że pozostałe książki z tej serii zostaną wydane w Polsce i że będą równie dobre, a może nawet lepsze. Teraz Polecam wam się zainteresować tą powieścią Biuro do Spraw Tajemnych, żebyście byli przygotowani na ewentualne wydanie kolejnych odcinków tej serii. Teraz książka zupełnie inna: To są architektki Agaty Twardoch. Czy kobiety zaprojektują lepsze miasta? Taki mamy podtytuł. Okładka fantastyczna. Sama książka taka przeciętna. Owszem, my wiemy, że są architektki i są architekci. Oczywiście o tych drugich mówi się głośniej, mówi się częściej. To oni zazwyczaj dostają bardziej prestiżowe zlecenia. Natomiast architektki, z którymi rozmawia Agata Ktwardoch, także zajmują się bardzo ciekawymi sprawami. Ona trafia tutaj i do urbanistek, i do takich kobiet, które projektują budynki użyteczności publicznej. Mamy też tutaj architektki, które. Projektują domy i robią jeszcze dużo innych fantastycznych rzeczy. I trochę nie rozumiem konieczności powstania tej książki. Są tutaj wywiady z tymi paniami, które najczęściej są członkami różnych biur architektonicznych. Niektóre z nich zatrudniają tylko i wyłącznie kobiety, i one opowiadają o swojej pracy: opowiadają o tym, jak połączyć pracę zawodową z pracą, którą wykonują w domu. Jako mamy i jako żony. Ale przecież tak naprawdę to nic odkrywczego. Te architektki niczym się nie różnią od innych mam, które sprawują różne funkcje publiczne, prowadzą pracę zawodową, odnoszą sukcesy w pracy zawodowej, a jednocześnie są matkami, są żonami, są partnerkami i radzą sobie na różnych polach. Tak więc, Naprawdę nie wiem, po co powstała ta książka, aczkolwiek same wywiady przeczytałam z dość dużym zainteresowaniem, ponieważ nie wykonując tego zawodu, tak naprawdę nie wiem, na czym on dokładnie polega, a tutaj mogłam się dowiedzieć, jak wygląda projektowanie od kuchni. Kolejna książka, której premiera odbiła się dość dużym echem, to Odrzania. Reportaż Zbigniewa Rokity który był laureatem Nike w 2021 roku. Odrzania to te tereny, które po II wojnie światowej znalazły się w obrębie granic Polski, zwane też ziemiami odzyskanymi. Tutaj nawet znalazłam na jednej ze stron mapkę, która ilustruje na ciemno te krainy geograficzne, o których Rukita pisze w tej książce. I on rzeczywiście sobie jeździ na te tereny, rozmawia z różnymi ludźmi. Interesuje się tym, czy te obszary mają w ogóle jakiś związek z Polską czy polskością, i czy kiedykolwiek w ogóle znajdowały się w obrębie naszych granic, przed tym jak trafiły do Polski po 1945 roku. Prowadzi różne rozmowy, czy to z historykami, czy z hobbystami, badaczami. Chcę się dowiedzieć więcej, ale tak naprawdę to nie wiem, czego on się dowiaduje i czego my dowiadujemy się z tej książki, bo ona przeze mnie przeleciała w taki sposób, że naprawdę niewiele mi z tej książki w głowie zostało. Owszem, kiedy czytałam, to śledziłam z dość dużym zainteresowaniem, dokąd Rokita jeździ i z kim rozmawia. Natomiast, gdy dotarłam do końca, to. Tak jak teraz nie jestem w stanie za bardzo opowiedzieć wam o czym ta książka była. Ona była o wszystkim i o niczym. Ona tak naprawdę nie miała tezy. To książka, która jest przyjemna w czytaniu, natomiast nie rozumiem sensu jej powstania. Natomiast okładka ma bardzo ładną. Więc jeżeli chcecie dać tej książce szansę, to jak najbardziej być może wy wyczytacie w niej coś więcej niż ja. Może po prostu byłam nieuważna podczas lektury, bo tak też się przecież czasem zdarza. Pokolenia. Tomasza Sobierajskiego i Magdaleny Kuszewskiej. Taka książka. Ona mnie zainteresowała z tego powodu, że ja na lekcjach angielskiego mam także tematykę związaną z różnymi pokoleniami i z tą młodzieżą rozmawiam o pokoleniu X, pokoleniu... Y o pokoleniu Z omawiam także przyszłe pokolenia, pokolenia, które były przed II wojną światową. I pomyślałam sobie, że może być to coś ciekawego, co może jakoś powiększyć, uzupełnić moją wiedzę. Ta książka jednak składa się głównie z, z systematyki. Autorzy skupiają się na tym, żeby jak najdokładniej przedstawić nazewnictwo pokoleń. Żeby przedstawić ramy czasowe, żeby pokazać, jak na różne sposoby dane pokolenie było nazywane i dlaczego. Przytaczają różne badania. Robi się z tego trochę mętlik, robi się chaos, a cały ten swój wywód przetykają wywiadami z osobami reprezentującymi różne pokolenia. I zwykle są to osoby, które są związane z zawodami artystycznymi. Czy to aktorki, dziennikarki, czy też piosenkarze. O czym są te wywiady? Tak naprawdę to nie wiem. O tym, jak ci ludzie żyli w dzieciństwie, jak ich życie się zmieniło itd. Natomiast nie wiem, czy jest to próbka reprezentatywna ze względu też na to, jakiego charakteru pracę wykonują. Prace, gdzie są na świeczniku, gdzie są rozpoznawalni. Nie są to takie osoby zwykłe z ulicy, takie jak nie wiem, moja sąsiadka czy wasi sąsiedzi. Więc, pokolenia również można przeczytać, natomiast podejrzewam, że nie dowiecie się tutaj wiele nowych rzeczy poza to, co już wiecie. No chyba, że niczego nie wiecie na temat pokoleń, bo nie prowadzicie na ich temat lekcji, to wtedy być może będzie tutaj dla Was coś bardziej odkrywczego. I ponownie, nie odradzam. Ale też jakoś bardzo gorąco do tej książki Was nie zachęcam. Drabina o Genii kuźniecowej. To książka, która trochę mnie rozczarowała, dlatego, że jest taką zwykłą obyczajówką, która się tylko dzieje w takim wyjątkowym czasie w wyjątkowym czasie, bo zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie i główny bohater, Ukrainiec, mieszka. Już od wielu lat w Hiszpanii, gdzie pracuje jako informatyk, i wreszcie udało mu się odłożyć na zakup własnego domu jednorodzinnego, na zakup własnej willi. Bardzo się cieszy tym, że mógł się wyprowadzić od swoich współlokatorów i że w końcu ma upragnioną ciszę i przestrzeń. Ale nie trwa to długo, bo tuż po wybuchu wojny zjeżdża się do niego cała bliższa i dalsza rodzina, łącznie z domowymi zwierzętami. Oczywiście cieszy się, że może im pomóc, że może ich przyjąć pod swój dach i dać taką namiastkę domu, ale obecność tylu osób, osób, które no bywają uciążliwe, przede wszystkim dlatego, że nie znają języka, przede wszystkim także dlatego, że chciałyby utworzyć sobie namiastkę Ukrainy w Hiszpanii. To są jego mama, jego, jego ciocia. Siostra z koleżanką i jeszcze tam ktoś. I, I wszyscy z nich mają inny pomysł na to, jak ten dom urządzić, jaki ogródek zrobić i jak w ogóle powinno wyglądać życie tego mężczyzny. A na jego horyzoncie staje pewna dziewczyna, jego współpracowniczka. Więc jest to książka z takim bardzo dużym ładunkiem obyczajowości, a ja nie przepadam za, tym, za takimi książkami, więc Przeczytałam, było to całkiem przyjemne, ale nie jest to książka, która w żaden sposób zmieniłaby moje życie, która sprawiłaby, że moje serce zaczęło głośniej bić bądź też dowiedziałam się czegoś nowego. Można przeczytać, ale bez jakichś wielkich fajerwerków. I teraz, szybko, póki nie wiercą, zmierzamy do ostatniej książki, którą tutaj mam. Książki, której nie mogę wam polecić, a raczej chyba. Będę ją odradzała. I jestem zawiedziona, ponieważ jej autorem jest Władimir Nabokow. Autor, którego bardzo lubię, którego wiele książek przeczytałam. Czytałam je jeszcze będąc na studiach, one mi się bardzo podobały. Podobała mi się także Lolita. I pomyślałam sobie, że ta Ada Albożar, która stoi u mnie na półce naprawdę od kilkunastu lat chyba, będzie takim fajnym zwieńczeniem mojej znajomości z Nabokowem. No, i niestety, wielkie rozczarowanie. Ja tej książki nawet nie doczytałam, a to zdarza mi się bardzo rzadko. Porzuciłam ją jakoś już przed połową, ale stwierdziłam, że szkoda mojego czasu. Mam tyle super książek, które na mnie czekają, które mają mi coś do zaoferowania, że nie będę się z tym bić, kopać i zmagać. I już Wam mówię o co chodzi, co mi się nie podobało. Jest to historia kuzynostwa chłopca który na początku naszej drogi tutaj ma jakieś 15 lat chyba czy 16 i jego o kilka lat młodszej kuzynki, którzy mają ze sobą romans. Ten romans jest bardzo namiętny, wszystko się tam dzieje, co się powinno dziać, a raczej co się nie powinno dziać pomiędzy dziećmi tak młodymi, ale oni wykorzystują to, że wszyscy dorośli są zajęci swoimi sprawami, no i generalnie parzą się od króliki. To do tej 350. strony, do której doczytałam, mniej więcej stanowiło 90% treści tej książki. Straszne, nic tutaj się nie działo i smutne, ponieważ zawiodłam się na jednym z pisarzy, co do którego byłam pewna, że mnie nigdy tak nie zawiedzie. Ludzie chwalą tę książkę za język, za maestrię językową. Nie wiem, jak dużo udało się zachować tej maestrii w przekładzie. Ale rzeczywiście są tutaj jakieś wygibasy językowe, które tak naprawdę ani mnie nie grzały, ani nie ziembiły, ponieważ przede wszystkim irytowało mnie to, że w tej książce nic się nie dzieje. A to, co się dzieje, budzi we mnie jakiś taki wewnętrzny sprzeciw i obrzydzenie także. Wobec. Tego postanowiłam porzucić tę książkę. Poza tym, jeszcze znalazłam tutaj takie błędy merytoryczne. Ci młodzi ludzie gdzieś tam rozmawiali sobie o filmach, które obejrzeli, obejrzeli w kinie, ale ta akcja dzieje się w 1880 roku. To jest jeszcze wiele lat przed tym, zanim wynaleziono ruchome obrazki, zanim w ogóle można było mówić o kinie. Więc ja już sama nie wiem, nie będę wnikała, czy Nabokow zrobił to specjalnie, być może ta książka w pewnym momencie zmieniłaby całkowicie swój charakter i, i wszystko to by się jakoś wyjaśniło i ułożyło, ale ja już nie mam cierpliwości. Ona jest bardzo gruba. Ja w tym czasie przeczytam sobie inne, ciekawsze książki i nie będę się męczyć. Także wam także nie polecam, a na pewno nie polecam zaczynania przygody z nabokowym od Ady i żaru albo żaru. Zacznijcie sobie od jakichś innych jego książek i zobaczcie, czy podoba Wam się pisarstwo tego autora. Póki nie wiercą, to szybko kończę. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za uwagę. Cieszę się, że znowu się spotkaliśmy. Pozbyłam się Kataru i dlatego mogłam już w tym tygodniu do Was przyjść z kolejnymi książkami. Mam nadzieję, że. Przyszły wtorek także uda nam się spotkać. Bardzo Wam dziękuję za polubienia, subskrypcje, za, za to, że jesteście i do zobaczenia. Pa 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 pa. Wiercą.